Tajemnicza sprawa z Niemiec. Do tragedii doszło na niemieckiej wyspie Sylt. 16 marca 2023 roku na tylnym siedzeniu w samochodzie marki Volkswagen Passat odnaleziono okaleczone zwłoki 38-letniego Grzegorza S. Mężczyznę pozbawiono jednego oka, ponadto na głowie miał mieć założony foliowy worek. Wnętrze należącego do mężczyzny auta opryskane zostało pianką gaśniczą, co najprawdopodobniej miało zatrzeć wszelkie ślady. Samochód stał na uboczu, wśród wysokich traw, niedaleko jednego z kempingów, na ścieżce przeznaczonej dla pieszych oraz rowerzystów. Znalazł go przypadkowy przechodzień. Grzegorz S. pochodził z Choszczna. Do Niemiec przyjeżdżał w celach zarobkowych. Miał dwójkę dzieci. Pogrzeb 38-letniego mężczyzny odbył się w sobotę 1 kwietnia 2023 roku. Zdaniem śledczych obrażenia na twarzy mogły być spowodowane ciężkim pobiciem. Grzegorz S. po raz ostatni widziany był na 2 dni przed tym, gdy samochód został odnaleziony. Przeszukano okolicę w poszukiwaniu kluczyków do samochodu, ale też ewentualnego narzędzia zbrodni. Ze względu na dobro tej sprawy szczegóły nie są udostępniane. Nieznane są również motywy i okoliczności. Nie wiadomo, czy Grzegorz S. był przypadkową ofiarą, czy jednak został w to miejsce zwabiony. Lokalna policja nadal poszukuje osoby odpowiedzialnej za tą tragedię. Niemieccy funkcjonariusze proszą o kontakt każdego, kto może mieć jakiekolwiek informacje związane ze sprawą. Atak w podolsztyńskich Dywitach. W środę 29 marca 2023 roku w jednym z zakładów na terenie gminy Dywity doszło do ataku. Tego dnia 47-letnia kobieta wyszła do pracy. W tym samym zakładzie zatrudniony był również jej były partner. Po kilku godzinach mężczyzna dociera w to miejsce. Niedługo później dochodzi do ataku. 46-latek wyciąga nóż i zadaje kilka ciosów swojej byłej partnerce w okolice jamy brzusznej oraz lewego uda. Napaść przerywają świadkowie, którymi są inni pracownicy tego zakładu. Wyprowadzają mężczyznę z budynku. W międzyczasie wezwana zostaje policja i pogotowie ratunkowe. Z policyjnych ustaleń wynika, że tego dnia doszło do awantury, po czym 47-latka wyszła do pracy. Po kilku godzinach mężczyzna przyjechał do zakładu i zaatakował. Motywem miały być napięcia i nieporozumienia między byłymi partnerami. 46-latek trafił do policyjnego aresztu. Okazało się, że w trakcie ataku był pod wpływem alkoholu. W jego organizmie były 2 promile. Zabezpieczono również nóż. Znajdował się na terenie zakładu pracy. 46-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Za usiłowanie zabójstwa swojej partnerki grozi mu nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Olsztyn Północ. W piątek 31 marca 2023 roku, zgodnie z decyzją sądu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Sprawa z Wielkopolski. W środę 29 marca 2023 roku w województwie wielkopolskim doszło do podwójnej tragedii. W godzinach popołudniowych w Muchocinie w jednym z bloków wybucha pożar. Zostają wezwane odpowiednie służby, które dość szybko radzą sobie z zagrożeniem. Okazuje się jednak, że nie jest to koniec tej sprawy, ponieważ w mieszkaniu odnajdują 22-letniego mężczyznę. Na jego ciele widoczne są rany kłute. Stwierdzono, że podpalenie miało na celu zatarcie wszelkich śladów, bo to, że zanim wybuchł pożar, doszło do przestępstwa, nie podlegało żadnym wątpliwościom. Kilka godzin później w oddalonej od Muchocina o około 4 km miejscowości Międzychód dochodzi do kolejnego tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 45-letniej kobiety. Ślady, które znajdowały się na jej ciele, wskazywały na to, że w sprawie miały udział osoby trzecie. W ramach prowadzonych czynności okazało się, że te dwie sprawy są ze sobą ściśle powiązane, a osoby, które stały się ofiarami, nie były przypadkowe. Rozpoczęły się poszukiwania winnego,
a wytypowanym mężczyzną okazał się 24-letni Marcin W. W czwartek opublikowano zdjęcie poszukiwanego mężczyzny i wyznaczono nagrodę za pomoc w jego ujęciu. Jeszcze tego samego dnia, około godziny 20, poszukiwany Marcin W. zgłosił się na komendę policji w Międzychodzie. Został formalnie zatrzymany, a kolejnego dnia rano doprowadzony do prokuratury. W piątek Marcin W. usłyszał zarzuty, przyznał się do winy, odmówił jednak złożenia wyjaśnień. W trakcie przesłuchania nie wykazywał żadnych emocji, był obojętny i zdystansowany. Przyznał się natomiast do tego, że leczył się psychiatrycznie oraz do zażywania substancji psychoaktywnych w przeszłości. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, głównie przez obawę matactwa oraz to, że na wolności może popełnić podobne przestępstwa. 24-latkowi grozi dożywotnia kara pozbawienia wolności. Okazało się również, że ofiary nie były osobami przypadkowymi. Marcin W. je znał, chociaż prawdopodobnie jego plan dotyczył zupełnie kogoś innego. Co prawda, jego motywy nie są do końca jasne, ponieważ mężczyzna cały czas milczy, ale zakłada się, że mogło chodzić o kwestię niespełnionej miłości. Bierze się również pod uwagę motyw zemsty. Pierwszą z ofiar jest 22-letni mężczyzna, jak się okazało, brat kobiety, którą 24-latek darzył uczuciem. Najprawdopodobniej to ona była głównym jego celem, a że nie zastał jej w mieszkaniu, ponieważ kobieta przebywała wtedy za granicą, postanowił odebrać życie jej bratu, który tego dnia w mieszkaniu niestety był. Zadał mu 45 ciosów nożem w okolice klatki piersiowej, kończyn górnych i szyi. Nie postawiono mu zarzutów dotyczących podpalenia mieszkania, ta kwestia jest nadal badana. Po wszystkim zabrał samochód ofiary, po czym pojechał w kierunku Muchocina. Kradzieży samochodu zarzuty również nie obejmują. Tam miał zaatakować po raz drugi. 45-letniej kobiecie zadał 10 ciosów, również w okolicach klatki piersiowej i szyi. Jak się okazało, zaatakowaną kobietą była matka mężczyzny, którego Marcin W. uważał za partnera kobiety, którą miał darzyć uczuciem i traktować jak swoją byłą dziewczynę. To pierwsza wersja wydarzeń i pierwszy motyw, który zdaniem prokuratury mógł doprowadzić do tragedii. Druga zakładała, że jest to efekt zemsty za złożenie obciążających Marcina W. zeznań w sprawie o nękanie. Zeznania składała zarówno sama nękana kobieta, co również chłopak z Muchocina. A w 2019 roku prokuratura rejonowa w Szamotułach prowadziła sprawę o nękanie, naruszenie miru domowego oraz znieważenie funkcjonariuszy policji. Marcin W. został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym w województwie łódzkim tytułem środka zabezpieczającego. Przebywał tam jakiś czas. Kilka razy jego pobyt decyzją lekarzy psychiatrów był przedłużany. W pewnym momencie stwierdzono, że jego stan na tyle się poprawił, że podjęto decyzję o jego zwolnieniu. Stało się to w marcu ubiegłego roku. Na wolności miał jedynie kontynuować leczenie uzależnień oraz terapię. Sąd rejonowy w Szamotułach wyznaczył poradnię zdrowia psychicznego w Międzychodzie jako placówkę, w której miał odbywać terapię. Jak wynika z relacji rodziny, od pół roku Marcin W. nie brał leków. Miał się również dziwnie zachowywać. Miał budzić strach i obawę wśród sąsiadów, a nawet wśród najbliższej rodziny. To, że nie kontynuuje on terapii, nie zostało zgłoszone do sądu, co dało jasny przekaz, że Marcin W. stosuje się do warunków zwolnienia. W przypadku niepodjęcia lub przerwania przez niego terapii, o tym fakcie powinna poinformować sąd poradnie w Międzychodzie. Zgodnie z zapewnieniami, ta sprawa również będzie wyjaśniana. Istnieje możliwość, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa zostanie zainicjowane odrębne śledztwo w sprawie braku nadzoru terapii przez sąd. Co istotne, wcześniejszy pobyt w zakładzie psychiatrycznym wywołuje wątpliwości i stawia pytania w zakresie poczytalności Marcina W. Mężczyzna ma zostać poddany dalszym badaniom psychiatrycznym. Nie wiadomo również, czy tego dnia był pod wpływem substancji psychoaktywnych.
Wiadomo natomiast, że kolejnego dnia, czyli wtedy, gdy zgłosił się na policję, był trzeźwy. Nadal nie odnaleziono noża, który posłużył Marcinowi W. do realizacji jego planu. Sprawa listonosza z Gdańska. Sprawa listonosza ma swój początek w Gdańsku na Zaspie. Wszystko rozpoczyna się w 1997 roku. Dokładnie 15 maja zgłoszony zostaje fakt odnalezienia ciała mężczyzny. Znajdowało się ono w bagażniku samochodu. Makabrycznego odkrycia dokonał przypadkowy przechodzień. Już w pierwszej chwili wiadomym jest, że w zdarzeniu miały udział osoby trzecie, a znaleziony mężczyzna to ofiara przestępstwa. Ustalono, że zginął od strzału w głowę. Odnalezionym mężczyzną jest Piotr Z., listonosz. Do tragedii doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, w tym roznoszenia przesyłek czy emerytur. Okazało się wówczas, że pracownik poczty został okradziony. Zginęło kilkanaście tysięcy złotych. To właśnie rabunek miał być głównym motywem, chociaż hipotez odnośnie długów czy porachunków nie brakowało. Jak możemy się domyślać, był on dość łatwym celem. Ostatni raz widziany 15 maja 1997 roku około godziny 10:20 przy ulicy Leszczyńskich 1 w Gdańsku. Miał wsiadać do swojego samochodu, turkusowego Golfa, z dwoma innymi mężczyznami. Sprawiał wrażenie zdenerwowanego. Mimo wielu działań, przesłuchania świadków, zebrania śladów biologicznych i daktyloskopijnych, a także wielu innych, sprawy nie udało się rozwiązać. W związku z niewykryciem sprawcy została umorzona kilka miesięcy później, w grudniu 1997 roku. Dopiero w lipcu 2021 roku śledztwo zostaje wznowione. Sprawą zajmują się funkcjonariusze gdańskiego Archiwum X. Dzięki współpracy z prokuratorem z prokuratury regionalnej w Gdańsku wytypowanie sprawcy okazało się możliwe. Podejmowany jest szereg czynności, które mają przybliżyć śledczych do odkrycia prawdy. Jeszcze raz przeanalizowano materiał dowodowy, wykorzystano najnowsze dostępne technologie i dzięki temu udało się wytypować osoby, które mogły mieć z tym coś wspólnego. Poproszono również lokalne media o przypomnienie o tej sprawie oraz o upublicznienie portretów pamięciowych. Skutkowało to zgłoszeniem się kolejnych osób z informacjami, które skrupulatnie weryfikowano. Ponownie przesłuchano współpracowników Piotra Z., jego znajomych, ale również innych świadków. I to dzięki ich zeznaniom udało się ustalić powiązania między osobami, których nazwiska widniały w materiale dotyczącym śledztwa. Przeanalizowano również podobne sytuacje, a okazało się, że był to czas, w którym napady, do których dochodziło w regionie, a w których ofiarami byli listonosze, zdarzały się bardzo często. I to właśnie tym sposobem wytypowano sprawcę. Co ciekawe, okazało się, że był on już wcześniej karany za napady na listonoszy, do których doszło w latach 2002-2003. 30 marca 2023 roku. Po 26 latach zatrzymano 52-letniego mężczyznę, mieszkańca Gdańska. Usłyszał on zarzut odebrania życia gdańskiemu listonoszowi, 29-letniemu wówczas Piotrowi Z. W chwili popełnienia przestępstwa miał zaledwie 26 lat. Sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Podejrzanego mężczyznę aresztowano w jego mieszkaniu. Nie krył zaskoczenia, ale nie stawiał oporu, nie próbował uciekać. W tej sprawie grozi mu nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. Posiadasz nowsze informacje w którejś z omawianych spraw? Zaktualizuj w komentarzu. Przypomnę tylko, że seria Krymi Wieści ma na celu przedstawienie aktualnych spraw kryminalnych w sposób możliwie zwięzły i rzeczowy, skupiający się na najnowszych ustaleniach czy wydarzeniach. Jest szansa, że niektórym sprawom zostanie poświęcony cały odcinek i że w przyszłości pojawią się na kanale w formie podcastu. Wiele zależy od specyfiki danej sprawy, ale też od zaangażowania i sygnałów z Waszej strony. Czy taka potrzeba w ogóle jest?
Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.